co najbardziej Ci podobało? Jak pani pokazywała różne te tabelki z różnymi na przykład pszczołami, można było je dotknąć. A tobie co najbardziej się podobało? Chyba mój taniec. Chyba twój taniec. A powiedzcie mi, pszczoły to bohaterki? Tak. A dlaczego? Bo bez pszczół byśmy nie mogli żyć. I byśmy nie mieli miodu. Czego jeszcze? Trzeba sadzić na przykład owoce, żeby hodowały te pyły. Trzeba drzewka sadzić, tak? A jakie drzewka? Jabłka, gruszki, kwiaty i inne. I lipy. Zadowoleni uczniowie z uśmiechem przekazujący zdobytą o pszczołach i ich roli w środowisku naturalnym wiedzę są najlepszym dowodem, że program Akademia Szkoły Bohatera spełni pokładane w nim oczekiwania. Inauguracja ogólnopolskiego projektu w województwie świętokrzyskim odbyła się w Szkole Podstawowej nr 1 w Sandomierzu. W innowacyjnej lekcji z udziałem uczniów klas młodszych wzięli udział przedstawiciele 15 szkół ze Świętokrzyskiego. W programie, którego głównym celem jest propagowanie wiedzy o pszczołach i ich znaczeniu w ekosystemie, bierze udział 240 szkół w kraju. W szkołach biorących udział w projekcie finansowanym przez Ministerstwo Edukacji powstaną klasopracownie wyposażone w poglądowy ul i pomoce dydaktyczne. Będą miały tą szkolną pracownię Akademii Pszczoły Bohatera doposażoną w ul edukacyjny, w materiały edukacyjne. Dla szkoły w Kazanowie w powiecie koneckim udział w projekcie będzie rozszerzeniem proekologicznych działań, jakie już uczniowie realizują. Był taki pomysł rodziców, żeby zorganizować dzieciom, żeby się uczyły gospodarować. Jest taki projekt na wiosnę zaplanowany, że robimy sobie grządki dla dzieci. Miało to być po prostu, żeby dzieci sobie pielęgnowały. Ale pojawiła się taka propozycja, więc rozszerzymy to o jakąś tam rabatę kwiatową. Niedaleko nas jest Wodr Modliszewice, czy tam Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach. Oni tam mają też pszczółki. Nasze dzieciaki też tam na jakieś tam wycieczki edukacyjne chodzą, biorą udział. Więc no, pomyśleliśmy, że skoro jest taka propozycja, tak, możemy mieć taką pracownię, dzieci mogą zdobyć wiedzę, dlaczego tego nie skorzystać? Uczestnicy podkreślali, że warto edukować najmłodszych o roli, jaką spełniają te pożyteczne owady. Teoretycznie wszyscy to wiemy. Uświadomienie, jak ta mała pszczółka jest istotna w naszym ekosystemie. Jak ta mała pszczółka jest potrzebna do tak naprawdę naszego codziennego życia. Nie zdajemy sobie tego sprawy na co dzień. Musimy na chwilę się zatrzymać właśnie przy takich projektach. Projekt ma także za zadanie rozpowszechnienie informacji na temat zdrowego żywienia, zdrowego trybu życia i produktów polskiego rolnictwa. Warto realizować takie programy z kilku powodów. Przede wszystkim nowe pokolenie, które jest bardzo mocno nasączone nowoczesnością, cyfryzacją, też powinno wiedzieć, skąd pochodzi żywność. Często słowa skąd pochodzi żywność kończą się z Biedronki, tak, lub też z innego marketu. Natomiast my chcemy pokazać, że ta produkcja, szczególnie polska i lokalna, jest bardzo, bardzo ważna i te produkty dzięki pszczołom mogą znaleźć się na naszych stołach. Zainteresowane edukacją o pszczołach szkoły mogą jeszcze dołączyć do projektu. Jerzy Strzyż, STV Info.